Tutaj Szymon Żyżniczek z blogu Dolina Mozeli. Mamy kolejny winny wtorek i ponieważ padło na jeden z moich ulubionych szczepów, Cabernet Franca, więc oczywiście nie mogłem sobie odmówić udziału w tej zabawie. Nie sięgnąłem po żadną klasykę z Doliny Loary, z Bordeaux, gdzie ten udział Cabernet Franca jest duży. Tylko po wino ze Stanów i to wino, co do którego mam pewne obawy. Natomiast etykieta tego wina, stylistyka jest po prostu genialna. Musicie to zobaczyć. Wino nazywa się Cabaret Franc. Cabaret Franc to oczywiście jest nawiązaniem do nazwy szczepu. Mamy tutaj takiego gościa z wąsami, na których siedzą ptaki, z gniazdem na głowie. Cabaret Franc. Wino jest z Kalifornii, ze Stanów, z apelacji Ludi, a więc z miejsca, gdzie powstają niezłe zinfantele. No, z frankami tak różnie, tam jest dość ciepło. Jeden z najcieplejszych regionów, jeżeli chodzi o Kalifornię. Rocznik 2014, a więc już wino dwuletnie, 14% alkoholu. Natomiast etykieta jest o tyle ciekawa, wino nazywa się właśnie Cabaret Franc number 2. Napis głosi dziwny Cabaret Franc, ale prawdziwy, i jego opowieść cudownych i wspaniałych wąsach. Miracles and Marvelous Moustache. I w ogóle tutaj, tu jest to wszystko napisane, tutaj zdjąłem celowo banderolę, bo tutaj jest cała historyjka na temat tego gościa na etykiecie. Koleś raczej jest postacią zmyśloną, ale pod koniec XIX wieku kapitan Francis Frobisher właśnie odkrył, że ma taką zdolność, umiejętność właśnie, że mu rosną te wąsy. No i są one niezwykłe i był znany jako Cabaret Franc. No i kobiety tam dlały na jego widok, na widok tych jego wąsów. No muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wykonanie etykiety, no to jest pierwsza klasa. Amerykanie słyną z takiego podejścia. Miłośnikom europejskich win te wzornictwo może się nie podobać. Jedyna rzecz, która mnie tutaj zastanawia, to cena tego wina, ponieważ jest ono relatywnie tanie. To znaczy w sklepie specjalistycznym to jest wino do 50 zł. A ponieważ import ze Stanów nie jest zbyt tani, no to jest zastanawiające, po ile ono jest w Stanach. W Wielkiej Brytanii chodzi w okolicach 6-7 funtów, więc nie jest najgorzej. No i mamy tutaj krzewy, stare krzewy, Old Wine, Cabernet Franc. Old Wine w tym przypadku oznacza krzewy 35-letnie. I z tego co wiem, to nie jest czysty Cabernet Franc, ale z dodatkiem Cabernet Sauvignon. Franca jest tutaj 85%, to wystarczy, żeby na etykiecie znalazło się tylko i wyłącznie Cabernet Franc. 15% jest Cabernet Sauvignon. Spróbujmy zatem Cabaret Franca. Jeżeli chodzi o kolor, jest ciemny w tym szkle, ale to raczej taki rubinowy z przebłyskami błyszczący, świadczy to raczej o świeżości wina, nie jest matowy. Owocowy zapach.
Przede wszystkim wiśnia, czereśnia, śliwka. Nie jest bardzo intensywne. Nos przyjemny. Alkohol 14%. Na szczęście podałem go lekko w chłodniejszej temperaturze niż normalnie podaję czerwone wino. I to dobrze, nie jest nadmiernie wyczuwalne. Jest taka śliwka, jest śliwkowość. Jest owoc. Nie ma nut beczkowych. I to wino nie było w beczce. Jest tanina tutaj podkreślona, ale ono nie było w beczce. Ciekawy nos. Przede wszystkim jednak idący w stronę świeżego owocu. Nie owocu gotowanego, nie przetworzonego. Pasowość niezła. Takie nuty paprykowe, no to gdzieś tam są. Ale w ciemno bym chyba nie zgadł, że to jest Cabernet Franc. Natomiast nie jest to złe wino, na pewno. Jest przyjemne, jest dość gładkie. Jak na tak taniczne szczepy, to jest całkiem miękkie. Bez zaokrąglania beczką. Pytanie powstaje, gdzie tak naprawdę ono jest butelkowane? Z tego względu, że na etykiecie znajdziecie informacje o producencie. Producent to jest Butinot. No i adres jest francuski. To znaczy na pewno samo wino powstaje w Stanach, w Kalifornii, w Ludi. Natomiast bardzo możliwe, że jest przewożone w cysterna do Europy i tutaj butelkowane. Co nie oznacza, że to jest złe wino, tak? To znaczy wiele dużych wytwórni winiarskich tak robi. I to wcale nie dyskwalifikuje ich win. Natomiast trzeba być tego świadomym, tak? Że tak jest robione. Wino jest przyjemne. W swojej kategorii cenowej warte tych pieniędzy. Od strony wizualnej, marketingowej na pewno jest to jedno z lepiej wydanych win. Jeżeli chodzi o etykietę, te wąsy tutaj, to wszystko, papier w ogóle, jakość, no i świetna. I nie skreślałbym amerykańskich win, które mają taką, ta jest w ogóle świetną etykietą, ale na przykład piczowatą etykietą, jedno z lepszych win amerykańskich, jakie piłem, Zinfandel, z Ministry of Wine chyba. Producent nazywający się Messenger, The Messenger, no ma dość kiczowatą etykietę z czaszką i kolorowymi kwiatkami i motylkami. Natomiast wino jest świetne.